Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeter na moim kanale. Moi drodzy, zrobiłem to, o co prosił, a właściwie wspominał widz. Dodałem, moi drodzy, nowy przedmiot. Co ciekawe, odblokowałem go dosłownie kilka dni temu. Nie miałem go. To był jedyny zielony przedmiot, relikt chyba, którego nie miałem. Także podobno on tutaj zadziała perfekcyjnie. Nie wiem, jak on działa dokładnie z krzakiem, ale zaraz, miejmy nadzieję, się przekonamy. Wydaje mi się, że dzisiaj zobaczymy, jak czasowo wyjdziemy, tak, bo nie chcę, żeby tutaj godzinny materiał był. Ale jeżeli będzie dobre tempo, a zazwyczaj dobre mamy tempo, to kto wie, może uda nam się zahaczyć tutaj dwa wyzwania. Oczywiście pirata nie można lekceważyć, jak już wiecie, na pewno. Mamy tak, no słabe. O, odzyskanie many zaklęć. Gdy ja gram takie karty, przekonajmy się, gdy przeciwnik atakuje, przyznaje go jednostkę o koszcie 1/1+. Ta karta oczywiście też wzmacnia jednostki 1. O koszcie 1. Nidalee już jest. Czy ja punktowo się wyrobię? Nie, bo mam 5. Potrzebuję zaklęcia ogólnie. O, może być. A ten punkcik za co? Aha. No dobra, niech ci będzie gra. Oj, zmisplayowałem swoją drogą. No dobra, okej, w porządku. Nie było Nidalee, ale było zwycięstwo, tak? Dobrze, jakiś bohater najlepiej. To jest przemiana. To jest słabe dla nas. A ten pająk jest nawet fajny. No 3-6-6. To jest pająk w ogóle z lokacji, jeżeli gracie PvP. To nie jest tak hop-siup do rzucenia. Za drogie karty. Kajsia może być. Bo tam mamy jeszcze zaklęcie. Jednostki ze strzeżenia 2-0. Wszystkie jednostki mają grabież przyznaje 1-1. A tutaj jest sklepik. Ja bym ze sklepiku chętnie skorzystał. Ale bebzol. O kurde bele. No niedługo też mnie to czeka. Jak się tak śmieję, ja sam pewnie już taki mam. Okej. Jak to wygląda? Jak to się prezentuje? No odzyskałem, no okej, już rozumiem. Trzaję bazę. Czemu on ma 5-5? Ty, on ma 5-5. Holy Bencja, to jest mocne. Prawie awans, tak naprawdę. Musimy zagrać teraz tak. Teraz tak. Aj, wpływ, my bad. Ale z drugiej strony, dzięki temu wygramy grę. Trochę punktów tracę, ale nic na to nie poradzę. Zagramy pod awans. Znaczy, nie wiem, czy tutaj mogłoby się cokolwiek nie udać, ale spokojnie. Co? Chcesz się przyłączyć? Ciekawe, bardzo ciekawe. Zamianka. Ulepszonko. Coś ze zmiażdżeniem. O, kradzież życia jest piękna. Bo zagramy sobie tak, teraz robimy tak, teraz robimy tak, można zrobić tak, można zrobić tak, można zagrać tak i można zagrać tak. I mamy 3 punkty zdrowia na następne rundy. I to mi się podoba. I tak powinna wyglądać ścieżka bohaterów, moi drodzy. Jeszcze zerówka tutaj jest. Fajnie.
alkoholiczka. Niezłe, niezłe, niezłe kompo. Wydaje mi się, że jest, może uda się zrobić eskę na Gangplanku, ale dobra, nie będę go skreślać, bo to jednak Gangplank. Ale idzie smerfastycznie. No i tak jak mówiłem, idę pod sklep. Uwielbiam tę kartę. Jakby ktoś się wiedział, o co chodzi, uwielbiam tę kartę i grałem ją nawet... Grałem ją nawet, słuchajcie... A? A? Dobra, wezmę. Co mi tam szkodzi? Grałem ją nawet na PvP. Miałem taki swój ukochany deck i ona naprawdę, uwierzcie mi, czasami potrafiła być na wagę złota. Naprawdę, czasami potrafiła być na wagę złota. I nie będę daleko od prawdy, jeżeli powiem, że potrafiła wygrywać mi gry. Właśnie ta karta. Nie do skontrowania. Nie mam, teraz jak na złość nie mam, nie mam jak tutaj wykorzystać zaklęć, tak? Ale w mojej ocenie to bardzo dobra moc. Teraz jedynkę zagramy tutaj, bo to jest aż 5-4. Plus pamiętajcie, to jest trójeczka, więc teraz czeka nas lepszy. Wyzwanie. Uderzenie. Uderzenie jest ok. W sensie to jest dodatkowe znalezisko dla jednej z kart. Na wszelki wypadek tak zagramy. No i troszeczkę oberwę. No troszeczkę oberwę, ale czy ja miałem na to napływ? I don't think so. Zmierzenie może? Dobra, zagramy pod bloki. Zmierzenie może? Nie powinna ta karta paść w mojej ocenie. A zobaczymy. Ciekaw jestem, co się działo jako pierwsze. Zagrajmy! O, 1-5 szału nie ma. Po strachu nie mam. Dobra, zagrajmy defensywnie. Ogólnie, gdyby ta karta nie działała na rundę, byłaby bardzo silną kartą. Nie wiem, czy widzicie, ale ona w ogóle jakby oznacza dwóch, tak? Bo macie i sojusznika, i wroga, tak? Widzieliście, ja tym namierzałem, to jest dosyć istotne. No Kajsia tutaj nie działa, nie będę mówić, że działa, bo nie działa. Nie wiem, czy nie chciałbym tej karty zamienić, szczerze mówiąc. Jestem ciekaw, jak to działa teraz. Jak my się nazywamy? Dobra. Tak to działa. Okej, okay. Warto było przetestować, bo nie wiedziałem. A to hultaj. O, kradzież życia znowu, ale jaja. Dawaj te kradzież życia. 7-8, holy moly. Ziomuś, powiem tak. No masz przerąbane. Ale fajnie, że nam dzisiaj kradzież życia wypada, bo dzięki temu, słuchajcie, ja mogę zagrać po deskę. Wiecie mi od dzisiaj, jeżeli mnie oglądacie na bieżąco, że zawsze staram się na tych, powiedzmy niższych poziomach, zdobyć eskę na koniec. Żeby zdobyć eskę, no, trzeba mieć dużo punktów zdrowia. Tak naprawdę wszystkie, jeżeli nie macie więcej tych punktów niż ustawa przewiduje. Jak to 29? Kto tam jeszcze operował? To jest dobre, bo to jest za darmo. Takie karcioszki my zawsze lubimy. Oczywiście sklepik, bo tutaj zawsze moc. O, piękna moc, szczerze mówiąc. No, potencjalnie mógł... To jest kradzież życia stuprocentowa, poproszę. Kradzież życia na ten matchup to może być bardzo fajna. Może być leczonko, nie czuję tutaj potrzeby wycinania. I teraz co robił pan Swain? Okej, zraniony, jednostki otrzymują jeden punkt obrażeń. Nie działa mi niestety ta mana, ale jak sami widzieliście, nie miałem nic lepszego po drodze. Przynajmniej w mojej ocenie. No i tak będę mieć reset, więc raczej zostawię to na Gangplanka. No niefortunnie, niefortunnie. Może trzeba było go wyciąć, kurczę byka. Wyzwanie jest ok. Regeneracja jest cudowna. Holy moly. Nikt się nie zorientuje. W następnej rundzie mógłbym to zagrać. No, może to nie jest takie złe wcale. Ej, ale mamy combo. Do this. Ale mamy combo, to jest trzecia runda. Dobra, czyli okej. Czyli mana się opłaca jednak. Mana się opłaca, wiemy już jak działa Nidalee.
Powiedzmy, że szczęście w nieszczęściu, bo wbrew pozorom, jak widzicie, można robić fajne kombosy, nie? Dobra. 2-0, to jest... króciutko. Jedziemy dalej. Kolejna moc. To może być przydatne. No to może być przydatne. Leczenie fiolet epickie, takie... Po co mnie to? Po co mnie to? Po co mnie to, jak ja jestem prawie full? Prawie full, czy 30, czy max. Dobra, mamy Nidali, którą mogę zagrać? Mogę. Ale czy chcę? W mojej ocenie powinienem to wolniej zagrać. O, dwa razy zmierzenie, troszkę niefortunnie. Aha. No dobra. Nie mi jeszcze modkę wysyła, ty. 4-3, ładnie. Teraz zagramy tak. Ładunki gotowe. Teraz zagramy tak. I teraz zagramy tak. A co to jest? Ale oszustwo parszywe. Ograł mnie. Spodziewałem się lepszej karty, to be honest. To było za 4. Bardzo fajna jest ta karta. Świetnie, świetnie ją wrzucili, naprawdę. Tutaj pasuje jak ulał. Jak cię zabiję, poznam przyszłość, chłopal. Ładna animacja swoją drogą. Zrobimy pod awans już. O, jedynki nie dorzuciłem. Tej jedynki, żeby był awans. I ten awans. No, nie robi na mnie to wrażenia, bo i tak wygrywam grę. Plus nie dostaję obrażeń, to też jest dobra wiadomość. Oczywiście zaklęcie za jeden, bo to zaklęcie za jeden, pamiętajcie, może być zagrane w Nexus Utilita. Niech stracę. Pamiętacie, jaki był fajny motyw muzyczny a propos tej aktualizacji? No, dwie beczki prochu. Strach się bać. Zamienimy sobie piątkę. Oh shit. Nie muszę łapać. 55. To ma lepsze tempo niż Poroking. W sumie to ma chyba najlepsze tempo ze wszystkich chyba bohaterów. Oliwka. Gdyby dodali podobną kartę, taką jedynkową dla kamuflażu, no to powiem wam szczerze, że po prostu zagrywasz na jakąś kartę, tak? I przemienię ją sojusznika o koszcie, wiecie, tym samym na przykład. To byłoby coś. To byłoby coś. No nie wiem, czy ta ewolucja jest dobra. To jest zawsze dodatkowa karta. Dodatkowy jeszcze stack. Powiedzmy, że jest okej, nie? Najmniej załogę? O, ciekawe, bardzo ciekawe. Ty, to nie jest złe. To jest szybsze wygrywanie gry. O, wydałem złoto? Nie, nie wydałem tak naprawdę. Sklep, nie mam już hajsu, jak widzicie, więc pozostaje tylko przedmiot. Tego się raczej nie obawiam, bo jestem too strong. Tak, znaczy tak myślę, że aktualnie nic mi nie zagrozi. Gunplank mi zagrozi, to nie ma nawet cienia wątpliwości. Mówiąc zagrozi, mam na myśli Eskę cały czas. Ja cały czas gram wokół Eski, moi drodzy. A właściwie próbuję. Co to miało być? Ty chamie, ty. Ty skurczy byku, ty. Ty normalnie ziemniaczku, ty niedobry, ty. 6-3, zobaczmy. Ole trafienie! Holy moly! Dadaj! Mógłbym to zamienić, ale zamienię tutaj. O, to unlucky. Dobra, może być. Jeszcze nie skończyłem. Jeszcze. Nie wiem, czy ktoś zwrócił uwagę. A na koniec dostałem buffa do ręki, także. Matko jedyna, ale to idzie. Idzie jak burza. No ale dobrze, pozdrawiamy. Ja już sezonowicza, oczywiście.
Tarcza magii, piękna sprawa. Tasowanie Nidali, piękna sprawa. Bardzo mi się to podoba, bo tak się składa, że troszeczkę HP stracie. No i zobaczmy, czy uda się zrobić eskę. Let's see. No Gangplanka, jak zawsze wam powtarzam, nie możecie lekceważyć, dlatego że słuchajcie, droga przez mękę to jest akurat karta, która może was złamszotować. Oczywiście do spółki z pozostałymi kartami. No jak widzicie, ręka jest paskudnie słaba, ale wymieniamy. Dobra, jest problem. Jest bardzo poważny problem. Kurde bele. Ale to jest niefortunne, stary. Ale to jest niefortunne. No wiedziałem, ale nie do... co? Dude. No come on. No come on. What was that? Nie ta karta, co ja robię? To jest śmieszne. Kombo działa. Ale eski nie robię. Dude! No, come on! O, a to ciekawe. To bardzo ciekawe, nawet powiedziałbym. Mógłbym mieć dwa razy Nidali. Ogólnie zepsułem combo, tak. Jakby kto pytał, zepsułem combo. Kurde, nie wygram na hapsach. Ale niefortunna gra. Gdybym miał po drodze chociaż kartę, no. Jeszcze buffiki tu ładne wleciały, ale wygrywamy grę. No szkoda, nie ma eski, no ale... Ale sami widzieliście, próbowałem. Gdybym zagrał to wolniej, oczywiście można byłoby liczyć, bo miałem mocną kartę ten. Może trzeba było to zagrać pod Nidali, która byłaby przywołana druga? No nie wiem, może to by zadziałało? No mi powiedzieć teraz. Oczywiście gierka, widzę, była bardzo króciutka, 17 minut. Najlepszy czas, 11 minut. Awansik. Ciśniemy oczywiście dalej, moi drodzy. Dzikie fragmenty, piękna sprawa. Tych dzikich fragmentów to nie mam za dużo, bo ostatnio wszystko wrzuciłem w Nidali. Mogę tutaj jeszcze sprawdzić. 37. O, zobaczcie, jak uzbierałem szybciutko. Oczywiście kontynuujemy naszą wesołą przygodę. Tym razem pan S. Ciekawe, czy nam napisze po gierce, że gierka była też S. Zobaczmy, przekonajmy się tutaj. No niestety... Może być, bardzo fajne zresztą. Takie buffiki to ja lubię, zwłaszcza, że gramy na dużą liczbę zaklęć. Mamy dwa potężne piki. On ma za to mistyczny pocisk i lokację. To niedługo moglibyśmy zagrać, tylko nam token nie odpowiada. To już nie zadziała tak, jakbym chciał. Co ja robię? Przecież ja już mam inną moc. O kurde, bele. O, holibencja. O, chłopcze. No dobra. XD. Forsubiś. Prawie awans, okej. Okay. A, tu było 10 HP. Nie zauważyłem, nie zauważyłem, że tam było 10 punktów zdrowia. Okej, czy ktoś ma jeszcze wątpliwości, że to połączenie jest za mocne? Ale spokojnie, no gramy na łatwych przeciwników, tak? No miejcie to na uwadze. O, to jest super karta. To jest super karta, bohater wspierający. Co tam mamy wesołego? No i Katarina z potęgą, jedyneczka do rzucenia, sklepik, a tutaj? Prawna soli. Jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, to prawna soliska jest jedną z najmocniejszych kart. W sensie takich, nie kart, tylko postojów. Oj tak, chcemy ją. Szukamy Nidali, bo Nidali to warunek zwycięstwa, tak to be honest.
A, dziwna melodia była. A, zgłupiałem przez chwilę. Ale jakbyśmy tu chcieli to zagrać? Raczej spokojnie, Spokojnie, nie? A, zrobiłem combo złe, by the way. Nie, czekaj. No tak, zrobiłem złe combo. He never left, Nie, jest okej, okay, bo przecież... Nie, widzu, czekaj. Zanim zaczniesz mnie, widzu, tutaj wyzywać, to chcę powiedzieć, że iż ponieważ, że... Wystarczy zmiażdżenie tu znaleźć. O! Też może być. I mamy dwa jeszcze do ataku. Przygotuj się. O, skubaniec. O, skubaniec. Obronił się. 8-9. Co to za grymas? Ja tak zawsze. Uważam, że to przesada. Cała naprzód. A, szkoda, bo to było do skontrowania. Tylko trochę przysnąłem. No ale tu będzie combo, będzie cacy. Oh shit. Nienawistni obcy nie znajdą miejsca w mojej dżungli. Nie spędza tych wyrażenia. Okej. Stój! Ej, ten przeciwnik był zaskakująco mocny, bo jeszcze próbował się obronić. To wow. Szanuję. Kurde, on jeszcze próbował się obronić. Imagine. On nie był taki słaby. No i ja trochę przesunąłem z tymi HP-kami. No spokojnie, połowie nabierzemy. Ja w ogóle poszedłem w epika tutaj. A taka jedyneczka to tam wiecie, taka siu. Dawaj mnie. O tak. Trochę się cykam grać na tego przeciwnika, bo on może być mocny. Tacy przeciwnicy są tutaj, no... Są mocni, ale ja jestem mocniejszy. Luzik, bruzik, luzik, arbuzik. Szukamy Nidalii, jedynkę zostawię, gdybym nie mógł nic rzucić na przykład. Nidalii byłaby super teraz. What can I say, my friends? I to jest tak. Na kolana, uczniowie. Nie popełnię tego błędu, co ostatnio. Tak chce równowaga. Blokujemy to badziewie. I robimy combo w następnej rundzie. O, a to ciekawe. Kurde, no. Potrafię nawet odstrzelić skrzydła komarowi. Uwierzcie mi, to zadziała. Oh my god! Ale kombo siada! Ty zauważył to legendarne kombo? No mogłem pójść pod większą liczbę obrażeń, ale on i tak się nie obroni. Oh my goodness. Ja mu współczuję, nie? Ja mu współczuję, bo ja się czuję jakbym grał Aurelionem, ale wydaje mi się, że nawet Aurelion na trzech moich gwiazdkach nie miał momentami takiego tempa jak Manidali, nie? Ale nie powiem. No, musi też się do nas szczęście uśmiechać. Ale to był epic, to był ten mocny, to była ta legenda. O, lubię takie karty. Ale mamy trzymane. A to jest fajne, 3 punkty, ale to też jest jak najbardziej okej. Okay. No i po drodze będzie karma. Karma to... O. Dawaj mnie, epic. Może być, to zawsze się przyda taka kontrolka jedna. A, poproszę te 2 punkty HP. I moi drodzy, słuchajcie, teraz zaczyna się impreza. Karma plus Gunplank to są akurat takie, słuchajcie, połączenia mocne. Błagam, nie dali.
bo jest mi potrzebna. W ogóle Katarina nie wypadła ani razu. Ten Hultaj ma token ataku. 7-5. No. Co to za grymas? Chuba. Ja tak zawsze wyglądam. Czy ty jesteś... Niech poleje się krew. Pokój to stan umysłu. Dlaczego tak zagrałem? Zaraz zobaczycie. Tam, gdzie życie jest i nadzieja. Najpierw to trzeba zrobić... Aha, czyli tak muszę anyway tak zagrać. O! Dziękuję ci, kolego drogi. Because I can now attack you. I teraz robimy też tak. I jest pięknie. A, dawaj, kocia paka. To cię zaboli. Nie zatrzymuj się. Bum, bum. Przemoc rozwiązuje wszystkie problemy. Dobre to było, nie? Co było to? Tak wiem. Tak wiem, nie musicie nic mówić. Tak wiem, wiem. Wiem, spokojnie, spokojnie, wiem. Nie musicie nic mówić, naprawdę, nie musicie nic mówić. O! Najlepsze statystyki. O, tak, tak i tak. Ciekaw jestem, co tu się wydarzy. Bo w sumie nie wiem, jak działa efemeryczność i Katarina. A, pięknie działa. To była najłatwiejsza karma w moim życiu. Serio. Się... Tak jak powinno być. To była najłatwiejsza karma w moim życiu. Nie wiem, ja robię jakiś speedrun. Naprawdę, robię speedrun. To jest niesamowite. O! O! Wydaje mi się, że reaktor nie wytrzyma liczby buffów na koniec. Aj, słabo, słabo. O, dobra. Stuny będą mnie denerwować. For sure. A to? O, to jest śmieszne, to ja to lubię. To jest takie bardzo RNG. To jest akurat jeden z fajniejszych, no. Zwłaszcza jak możecie grać pod jakieś tam dzwonki czy coś, albo potrzebujecie. O, shit. Czy ja dobrze pamiętam, że od razu jest wycofanko, czy później? Bo nie pamiętam. Pierwsze czy drugie tempo? Przekonajmy się. Oj, właśnie zauważyłem, że moja jedynka nie zadziała. Nikt się nie zorientuje. Za daleko, miau! No to jest mocne. Wtasowanie klejnotu i wyrwanie klejnotu. No to jest strong. To jest strong. Co my tu jeszcze mamy? No w sumie to nic nie mamy. Patrz w przód, nie wstecz. Holy benzia. Oj, 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 ale buff. 10-5. Tenida mi zniknęła. Tenida mi zniknęła, widzowie. Ajajajajajajajaj. Pięknie. A, 4. Bum. O! Ej, nie wypadła mi ani jedna Nidali, ani nie wypadła mi nawet jedna Katarina. Odnoszę wrażenie, że ta gra zaczyna być wobec mnie niesprawiedliwa. Ja wiedziałam, że gra sobie nie poradzi. A to jakiś Rioter ogląda moją grę i uruchamia maszynę losującą jak totka i nie da się tego wygrać. Co to za badziewie? Oczywiście, że idę tutaj. O, niezłe, bo ja mam skrawędź z Kataliny. O, pięknie. O, jeszcze dobierz kartę, pewnie. O, zwiadzik? Było ożywiające płomienie, a tu? Skrzynia przedmiotów. Dawaj te skrzynie przedmiotów, bo ja dawno nie wybierałem. Swoją drogą ta karta jest bardzo ciekawa, ma statystyki do 2, wsparcie i daje jakieś życia. Przyznaję. Nie, daje. Nie, nie wiem. Zgubiłem się w moich przemyśleniach.
Kata jest super, no chyba warto w nią zainwestować czas i chęci. Uuu, nieważne, bo jest Nidale. Ogólnie brakuje mi jednego punktu, żeby ugryźć to z jedynką i jedynka ma wtedy przemiankę i to działa nam combo. Holy jej. Co się dzieje jak gram tak? Ty, ale ja aż krzaków nie mam. Ty, znowu ten 3-4 się pojawia. Ty, to jest druga runda, ja mam takie karty na stole. Ty, ja to prawie wygrałem, to be honest. Ja tak naprawdę to już wygrałem, to be honest. Oj, wydaje mi się, że to będzie bardzo szybki challenge, szybkie wyzwanie. Nice try. I appreciate that. Biedny krokodyl Renekton. Znów cisza. Ej, widzowie, nie wiem, dzisiaj rozegrałem już dwie ścieżki tak naprawdę, no jesteśmy już na finiszu. A czas jest taki, jak czasami grałem dłużej, bo 40 minut nawet. O, to jest zawsze spoko, pamiętajcie, takie odzyskiwanie punktów, bo to jest darmowa karta na stole. No chyba, że przeciwnik gra kontrę. A to hapeki poproszę, hapeki, bo to jednak jest real. Teraz możemy sobie coś wyciąć. O, już wiem co wytnę, bo to jest strata karty. Zlecenie przyjęte. Zaraz. Gdzie my idziemy? Gdzie my idziemy? Do grobu ty idziesz, a ja idę do kuchni zaraz zjeść obiadek. Dobra. Nie ma Nidale. Mamy combo potencjalnie, więc zostawię to combo. Trochę się cykam zostawiać tak te karty, bo to jest takie trochę, wiecie, ryzykowne. Kiedy jest? W trzeciej, dobra. Ty skurczybyku, ty. A ty normalny jesteś? Trapper. Ty, no jak ja mam przywrócić sobie hapeki? Ty, no co ja mam teraz zrobić? Nie martw się. Nie no, to było. Nie no. To... Ajajaj. This is not fair. I mówi to typ, który ma taki stół. Nie, nie, to jest nie fair, nie fair. No szkoda, szkoda tych kapeków, ale no nie miałem ja. Niezłe. 33 minuty, widzowie. Co za knockout. Ale bez eski, no to co? No to zawiodłem. Zawiodłem moich widzów, zawiodłem moje serce. Niestety. Ale powiem wam, że no... Nie wiem, gdzie jest opór. W sensie, o co tu chodzi? I czemu nie daj... Nowy... O co tu chodzi? Nie? Tylko tyle powiem. Mam opening jeszcze dla was. Ale nie dali... A, okej. Moi drodzy, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że odcineczek przypadł wam do gustu. Tempo iście królewskie, prawda? Tempo iście królewskie. Do następnego, trzymajcie się. Jo.